natomiast chcieliśmy jednej rzeczy uniknąć. Że wynikały nie z przyczyny waszej szkoły, bo to jest już tradycja pewna, natomiast wynikały tego typu historie, że robiono jakby sztuczną kampanijność na pewne osoby. Chcemy tego uniknąć jednak. No nie, to żeby to wynikało. Jeżeli chodzi o sportowców jako takich, tak. Nie grozi, raczej tak. Podejrzewam, że jest obiektywny, bardzo obiektywny. Teraz wiem na przykład, że nie będę wymieniał nazwiska, ale bardzo rozchodzi się przegląd we Wrocławiu z różnych względów. We Wrocławiu, tak? Tak, ale natomiast, no jak powiadam, żeby uniknąć tej historii, że mogły przeważać głosy jakby takiej sztucznie robionej kampanijności, nam zależy na tym, żeby plebiscyt rzeczywiście odzwierciedlał naturalnie to, nie, naturalnie to jak odczuwają kibice, bo proszę mi wiedzieć, że to jest absolutnie, nie ma żadnego sterowania. To po prostu tak jak wynika z głosów, ten wygrywa. Zresztą w 1982 roku taki był ciekawy przypadek, kiedy Zbyszek Boniek wygrał, to mówi, ponieważ on był tak bardzo z Łodzią związany, czasami to jest, że coś Łódź walczała i tak dalej, mimo że my jesteśmy pismem ogólnopolskim, to mówi, no teraz uwierzyłem, że jest to obiektywne, a my dopiero jak wygrałeś tą sytuację. Tak, genialna sytuacja. I to są głosy, które zakończyły usługę. To znaczy u nas wewnętrzne głosy w naszej imprezie, jakie tam było, powiedzmy. Zakończyły usługę sportowca szkoły i Polski. Według naszych kolegów i pani nauczycielek, pan nauczyciel, wybrano 10 najlepszych sportowców w szkole. Tak, Pierwsze miejsce zajął Artur Partyka, zdobywając 3240 punktów. Drugie miejsce zdobył Rafał Kubacki. Trzecie miejsce Rafał Szukała. Czwarte miejsce Piotr Świerczewski. Piąte miejsce Waldemar Marszałek. Szóste Zenon Jaskuła. Siódme miejsce Jerzy Makula. Ósme miejsce Krzysztof Miodowalek. Dziewiąte miejsce Iwona Kowalska. Dziesiąte miejsce Tomasz Go. Jeszcze ile uczestników brało udział? To jest istotne, bo podejrzewam, że dosyć spora grupa w tym roku. Brało. Ale to jest wszystko napisane, jest, tak? Jest, dobrze, to ładnie. W tym roku głosowało 227 uczestników, w tym 627 uczestników, 602 uczniów i 25 nauczycieli. A w szkole w ogóle ilu uczniów jest? Około 900. No dobrze. Czy może 500 uczniów, a różne rzeczy nie mają. No i to są praktycznie najważniejsze rzeczy. No. Z tym, że tak, tu mam jeszcze kilka rzeczy takich. W związku z tym, że u nas w szkole też przeprowadzam taki plebiscyt, które na drugiej stronie są wyniki z naszej szkoły też te, bo to równolegle przebiega. I również na wzór waszego balu mistrzów u nas również taki bal się odbywa. 20.01 o godzinie 11.00. Oczywiście oczekujemy na przedstawiciela przeglądu sportowego. Pozwolimy sobie wręczyć zaproszenie jeszcze tutaj oficjalne na imprezę. Dziękuję bardzo. Poradzimy sobie. Dalszy jeszcze taki. Jacek ma jeszcze tutaj taki puchar dla najlepszego sportowca Polski. Oczywiście u nas w szkole, którego wybraliśmy, czyli Artura Partyki. Puchar i taki. Dobrze, ja mu przekażę. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. W imieniu Artura mu to przekażę. Zawsze jest u nas taki zwyczaj, że zanim spotkamy się na balu wieczorem, to tak między godziną 10 a 12 w południe, w sobotę, to ci sportowcy, którzy weszli do dziesiątki, oni nie wiedzą, jakie miejsce zajęli. Wiedzą tylko, że są w dziesiątce, proszę mi wierzyć. Oni dopiero na balu, jak się ogłasza, to wiedzą, które miejsce zajęli. Tylko wiedzą, że są w dziesiątce, z tego względu, żeby też mieli niespodzianki. Po co czasem wiedzieć, że zwłaszcza, że nagroda pierwsza jest przecież niebagatelna, bo Fiat Tipo dla sportowca. Także to jest dreszcz. Dla czytelnika jest Fiat Uno w tym roku. Także też nie najgorzej. Powiedział, dobrze, ja to sobie zachowam. Artur będzie w sobotę, to on to przekaże. Na razie tu postawię, niech sobie postoi. To. Jak widzicie trochę, no jest, 72 lata się nazbierało, chociaż no, trzeba mieć świadomość, że to jest generalnie rzeczy powojenne z wiadomych względów.
czasy wojny i okupacji to nikt nie myślał, że jakieś tam puchary chować, nie było możliwości. Natomiast jest trochę kolekcja, nawet jak jest z takich minionej epoki, nie niszczymy tego, czy nie chowamy, dlatego że uważamy, że mimo niezależnie różnych epok politycznych, to jak ktoś biegał dobrze na 100 metrów, to biegał. I że powiedzmy, jak jest odzwierciedlenie to w jakichś pamiątkach sportowych czy w pucharach, no to powinno to być. To jest podstawa w zasadzie. Bo to jest niezależnie od epok, jakby kto nie patrzył, to jest po prostu historia gazety. Tak. No myśmy jeszcze pozwolili sobie tutaj, ponieważ byliśmy we Francji na bardzo mocnym ognieniu z naszego SKS-u, gdzie zajęli pierwsze miejsce w Reims. Tu jest taka krótka informacja, zresztą tutaj też dotycząca tej imprezy. To była główna impreza, jaka się w ciągu roku u nas odbyła, która predestynowała szczególnie zawodników tam do zajęcia miejsca w pierwszym miesiącu. Mamy Francuzów mam w redakcji, także nie ma problemu. Ja to sobie wszystko zachowam. Chcieliśmy wam jeszcze wziąć taką. O, widzę to Staszy, żeście się nadźwigali. Przygotowani jesteśmy. O, dziękuję bardzo. No. To ładne. To muszę gdzieś znaleźć miejsce, to powiesimy sobie. Gminę Janusza Słowackiego w Starym Sączu. To ładne. Teraz wiem, że Słowackiego to wszyscy na wyrywki znają. No tak. To nie wypada zawieść patrona, mimo że nie żyje jeszcze od paru lat. Może jeszcze w związku z tym, że mam taką okazję, że dzisiaj jesteśmy tu, filmujemy, to dwa zdania dla naszych, może uczestników naszego plebiscytu. Boję, żeby w sekundę. Co nie? Dobrze, ja tutaj to schowam, bo się boję, że spadnie, to jest. Czy kto jeszcze ma nas odwiedzić? Marek Wielgus być może, nas sponsorował ten wyjazd do Francji między innymi. No wiadomo, że pana obowiązki oczywiście nie, Marek Wielgus nie pozwolą wyjeżdżać, ale jakby pan mógł dwa zdania dla uczestników ewentualnego naszego plebiscytu, naszego ósmego szkolnego plebiscytu. Może teraz dwa zdania jakieś. No dwa zdania. Tak. Ja myślę, że tak, no serdecznie chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy w szkole imienia Słowackiego kochają sport. To jest naprawdę uniwersalna dziedzina, która potrafi zgasić wszelkie niesnaski, zgasić wszelkie nieporozumienia. I jest dziedziną tak przebogatą, emocjonującą, że zawsze dobrze służy wspólnemu życiu i wspólnemu przebywaniu, a takim środowiskiem na pewno jest szkoła. Życzę zwycięzcom waszego szkolnego plebiscytu, żeby na tym nie poprzestali i żeby kiedyś wystąpili na tych prawdziwie już dorosłych, wspaniałych arenach, czy to Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Olimpijskich. A ponieważ zbieracie się niejako na podsumowaniu całego rocznego przedsięwzięcia, całego rocznego cyklu, to życzę też po prostu miłej zabawy. Dziękujemy. Proszę.